Zobaczmy, czy będziemy potrafili uprościć to wyrażenie, które tutaj przed chwilą napisałem. Czyli, takie jest nasze zadanie: znaleźć inną postać tego wyrażenia, możliwie najprostszą. No Jak zwykle zachęcam Cię do zrobienia sobie przerwy w odtwarzaniu filmu, po to, żeby w tym czasie podjąć próbę samodzielnego rozwiązania tego zadania. Potem może wrócić do filmu i porównać swoje rozwiązanie z moim. No ja bym to zrobił tak, że zacząłbym od zapisania. Tego pierwiastka piątego stopnia z 6 w innej równoważnej postaci. No bo wiemy już z poprzednich filmów, że wyciągnąć pierwiastek piątego stopnia to to samo, co podnieść tę liczbę pod pierwiastkiem do potęgi 1 piąta. To jest inny sposób zapisania tego samego. To jest dokładnie ta sama operacja. 6 do potęgi 1 piąta to jest pierwiastek 5 stopnia z 6. Tylko możemy tę operację na różne sposoby, na dwa różne sposoby zapisywać. No żeby to było równe, no to resztę przepiszę bez zmian. Czyli tutaj mam. 6 do potęgi 1, druga a to jeszcze było podniesione do potęgi trzeciej Czyli na razie ja tylko po prostu napisałem to samo, tylko stosując inny zapis. Teraz skorzystam z tego, że tutaj mam jakieś wyrażenie do potęgi i jeszcze do jakiejś potęgi. To na razie przypisałem bez zmian. A co zrobię z tym, co tutaj mam? Jak mam takie wrażenie, że mam coś do jakiejś potęgi, jeszcze do jakiejś potęgi, no to wiemy już z poprzednich filmów, że musimy te potęgi przez siebie pomnożyć. Musimy te wykładniki przez siebie pomnożyć. Czyli tutaj będę miał 6 do potęgi 3 razy 1 piąta, czyli to będzie 3 piąte. Dlatego, że 3 razy 1 piąta to po prostu 3 piąte. Czyli to, jest, to wyrażenie jest równe temu. Teraz mogę skorzystać z kolejnej własności potęgowania. Jak mam iloczyn dwóch takich wyrażeń potęgowych, no to, jeżeli podstawa jest taka sama, a w tym wypadku tak jest, bo podstawą jest szóstka, to wykładniki mogę do siebie po prostu dodać. Czyli tutaj będę miał 6 do potęgi 1, 2, dodać 3 piąte. Ja tutaj specjalnie pokolorowałem te wykładniki, to znaczy zapisałem je różnymi kolorami, że teraz łatwo jest śledzić, który z tych wykładników skąd się tutaj wziął. Ta trójka to była. Z tej potęgi tej trzeciej. Ta piątka to była z tego pierwiastka piątego stopnia, a ta jedna druga jest stąd. No i teraz wystarczy już tylko dodać te dwie liczby do siebie, do, dodać te dwa ułamki. No to, żeby to zrobić, to trzeba do wspólnego mianownika sprowadzić. Wspólnym mianownikiem będzie 10. Jedna druga to jest to samo co 5 dziesiątych, a 3 piąte to jest to samo co 0,6. No a 5 dziesiątych dodać 6 dziesiątych, to będzie 11 dziesiątych. No i to jest chyba najbardziej, jak to się da, uproszczona postać tego wyrażenia. Po prostu mamy 6 do jakiegoś wykładnika. Na pewno jest to dużo prostsza postać niż ta od której zaczęliśmy.